Słyszycie, jak zajebiście słychać te wiercenie właśnie tam z tyłu, ale jaki fajny zapach mamy. O, dobra. Głowica wygląda... Już kur... 4 godziny później. O, może? Witam serdecznie na naszym kanale, czyli Nashor, gdzie tuningujemy Hondy, stroimy Hondy, gdzie dajemy Wam porady tuningowe i oczywiście wyjeżdżamy na zloty, żeby szerzyć właśnie całe nasze grono pasjonatów motoryzacji. Jak widać, witam Was oczywiście ze swojego miejsca warsztatowego. Nie no, żartuję, oczywiście z garażowego miejsca. Mamy kolektor sący, może ktoś z Was chce lub aparat zapłonowy, albo może listę z B18C4 paliwową, albo może swapa B16A2 też chcecie. Ale już tak szczerze, to w tym filmie po prostu chciałbym Was zaprosić na przyspieszenie D16Y7. Oczywiście troszeczkę dziwnie porobionego. Co to znaczy dziwnie? Możecie to zobaczyć sami, ale krótko chciałbym Wam streścić, że blok był Y7, głowica wyglądająca na D15B2, co może troszeczkę nieco zmylić, ponieważ zaglądając na plakietkę tutaj pod maską silnika, w komorze silnika, tak jak zresztą wiecie oczywiście, tak jak mamy na silniku emblemat znamionowy, tak, czyli kod silnika, tak samo na plakietce, która jest przyklejona do budy, może nie to, że przyklejona, to po prostu zamocowana jest plakietka, tak. Dobra, bo oczywiście, tak jak wiecie, buda EG4, tak jak już tutaj widzieliście w przebitkach, czarna sucz. A tak serio, to chodzi o to, że po prostu wyglądało to na B2, ponieważ ten osprzęt troszeczkę to mylił. O co chodzi? EG4 oryginalnie ma silnik D15B2. No i ktoś zaswapował sam słupek na D16Y7. Oczywiście zostawiając osprzęt jednak z D15B2. Więc Nashor, żeby zaleczyć problem i zobaczyć, jak zacząć, jak się zająć tym projektem, zerknąłem oczywiście od strony komputera, co tym silnikiem steruje. I wtedy doskonale można wiedzieć, czy to jest B2, czy to jest Y7, czy sam słupek został zeswapowany, czy jednak głowica została zeswapowana z osprzętem, czy komputer został przerobiony, czy ktoś przeszedł jednak na te Y7 i OBD2 założył do EG4, no ale jednak nie polecałbym tego, bo po co, bo i tak dalej tego stroić nie można, tak? Więc lepiej przejść z OBD0 na OBD1, proste, niż przechodzić na nowe OBD2 i też nie mieć możliwości strojenia. Zerknąłem, zobaczyłem i po prostu się dowiedziałem. A Was serdecznie teraz chciałbym zaprosić na odcinek z przyspieszenia tego. Już oczywiście po mojej pracy, jak to jedzie, możecie ocenić. Niektórym może się oczywiście to spodobać, a niektórym nie, ponieważ są przyzwyczajeni do K-serii albo do K24, o których opowiadałem wcześniej na odcinkach. Oczywiście też w piątych generacjach Civica. No a sami wiecie, masa 900 kg, masa 850 kg lub masa nawet 700 kg, ponieważ mamy jakieś laminaty, nie laminaty, szyby, pleksy powstawiane, tak? To wtedy taki Civic, no nie ukrywajmy, z 240 koni pod maską musi dobrze przyspieszać. A że akurat większość z Was, hondziarzy, większość z Was, czyli widzów tego kanału, no na pewno ogląda mocne projekty. Ale już nie rozmawiając dłużej na temat tej obszernej wiedzy hondowskiej, jaką posiadacie Wy, chciałbym Was serdecznie zaprosić na przyspieszenie tego EG4, czyli czarnej strzały. Zapraszam, ocencie, zobaczcie, jak to jedzie. Zdążymy, czekaj, tak właśnie się zatrzyma. No bez tyłu tylko nic nie jechało za zakręty. Nie jedzie. Czarne EG z silnikiem D16Y7 o pojemności oczywiście 1,6 litra, ponieważ jaki z Was hondziarz, jak nie znacie, że D16 to jest 1,6, no kurde. A tak serio już bez śmiechu, no to oczywiście D16Y7 o fabrycznej mocy 105-106 koni, oczywiście z tym szczekającym psem na pokładzie z tyłu w bagażniku, to już wtedy macie plus 250.
Jedno szczeknięcie plus 50 godzin. Idziecie w taki układ, bo ja tak. Myślę, że po tych modyfikacjach, jakie tutaj zostały wykonane, do uzyskania jest moc w granicach 120 koni, ponieważ już nie raz w naszych rękach, w rękach Powered by Nashor pojawił się właśnie silnik D16Y7, przy którym oczywiście musieliśmy przechodzić na system OBD1 po to, żeby to wystroić. Wychodziły właśnie moce w granicach 126 koni, 120 koni, 130 nawet koni mechanicznych, ale oczywiście od indywidualnych przeróbek, ponieważ niektórzy stosowali short ramy, niektórzy stosowali kaje, niektórzy stosowali na przykład układ wydechowy 2,25 cala, a niektórzy nie stosowali żadnego, tylko zakładali fabryczny kolektor D16Z6 do silnika tego D16Y7, przy czym od razu pozbywali się katalizatora, ponieważ jak sami wiecie, D16Y7 fabrycznie posiada w kolektorze wydechowym od razu katalizator. Co tak naprawdę, no, nie ma co ukrywać, zabiera mu tej mocy oczywiście na samym starcie. Także moce do uzyskania są indywidualne i oczywiście od każdego silnika te moce będą się różnić i tak samo każde strojenie też tego silnika się różni i indywidualnie jest ten silnik traktowany. Mapy oczywiście budowane od podstaw, tak jak wspomniałem, indywidualnie pod każdy silnik D16Y7. Mam nadzieję, że tutaj właśnie moc wyszła w granicach 130 koni, to szczerze byłbym wtedy zadowolony. Teraz przejdziemy może do kolejnego podpunktu, o co mi chodzi. Bo przyspieszenie to oczywiście też jest znacznik, wyznacznik masy, tak? Nie tylko moc się liczy przy przyspieszeniu, ale oczywiście masa, trakcja, rozłożenie tej masy, tak? No tutaj mamy fabryczne EG4, czyli z wyposażeniem kompletnym, środkowym, tak? Mamy konsolę, deskę rozdzielczą, mamy tutaj konsolę środkową, mamy oczywiście boczki w drzwiach i boczki z tyłu, tak? Samochód nie jest wypruty, bo nawet powiem Wam, że ma z tyłu siedzenia, także gdzie zawsze te piąte geny, wszystkie EG mają tak naprawdę wyprute tyły albo przynajmniej wyrzucone siedzenia. Zresztą sami widzicie, że się ich pozbywamy. Nawet mogę Wam takie pokazać. Dodając oczywiście jeszcze kilka słów do tego przyspieszenia w podsumowaniu, chciałbym Wam powiedzieć, że tak jak ta buda, o której wspominałem, jest wyznacznikiem przyspieszenia, ponieważ masa musi się zgadzać, moc silnika też jest wyznacznikiem przyspieszenia, ale tak samo, jak sami wiecie, i dodałem Wam właśnie takie fajne porównanie skrzyni biegów, to też jest bardzo fajny wyznacznik. Możecie zerknąć sobie na ten materiał wcześniej z B18C4, tam porównywałem dwie skrzynie, S9B i S80 odpowiednio, czyli oczywiście tą najkrótszą i tą dłuższą. Oba oczywiście z mechanizmem LSD, czyli z tak zwaną szperą. W S80 oczywiście typu Torsen. I co chciałem dodać, że w tym projekcie, czyli w silniku D16Y7, jak sami wiecie, D16Y7 posiada oczywiście w standardzie, w serii, fabrycznie ze sobą zespoloną skrzynię biegów o dłuższych przełożeniach, co znaczy, że jego przyspieszenie no, będzie na pewno nieco słabsze niż na skrzyni przykładowo S20 właśnie z takiego 1.3, no bo jak wiecie właśnie, no 1.3 nie są ekonomiczne, ponieważ mają te S20, a S20 jest krótką skrzynią, dlatego troszeczkę to więcej pali. No, ale w tym EG4, czarnym EG4, została właśnie skrzynia z D15B2, co nas bardzo mocno cieszy, ponieważ daliśmy silnik D16Y7, który troszeczkę mocy generuje. Krótko mówiąc, w podsumowaniu zajęliśmy się silnikiem D16Y7, budą, która jest fabryczna i oczywiście skrzynią, która też jest wyznacznikiem przyspieszenia i akurat w tym egzemplarzu na szczęście nie jest długa. Opisaliśmy Wam silnik, opisaliśmy Wam budę, czyli masa i moc została Wam pokazana w podsumowaniu. No i oczywiście w podsumowaniu ja chciałbym dodać takie zdanie swoje na temat tego przyspieszenia, czyli jak na D16Y7 ze skrzynią z silnika D15B2 i oczywiście w fabrycznym EG4, czyli z pełnym wyposażeniem, a nie z wyprutym, zaznaczam, to jedzie całkiem ok. Widać, że strojenie i te modyfikacje dały efekt i dały przyrost mocy. Ale oczywiście konkretne i ostateczne zdanie pozostawiam Wam, ponieważ to dla Was jest nagrywany właśnie ten materiał wideo z przyspieszenia. Chciałbym już serdecznie zakończyć ten materiał wideo dotyczący przyspieszenia D16Y7 w budzie EG4. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, a przyspieszenie tego D16Y7 właśnie ocenicie w formie kciuka do góry, ponieważ jak mi i pewnie Wam również, to przyspieszenie się spodobało, bo jedzie całkiem spoko. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka. Oczywiście w poradach tuningowych pojawi się
filmik dotyczący właśnie tego projektu D16Y7 w budzie EG4 o czarnym kolorze, ponieważ zobaczycie sobie, co dokonaliśmy i jakich modyfikacji dokonaliśmy, żeby te D16Y7 w końcu właśnie odetchnęło i jechało dobrze, tak jak widzieliście tutaj na przyspieszeniu. Podnieść maskę, zobaczymy, co tam słychać. Co tam słychać pod maską? Stoi Honda z laską. Już szczeniacie wypuszczę stamtąd. Widzicie jak biega? Tu pana musi drzwi otworzyć. Wzór. Da radę? Tak, wszystko da radę. Myślałem, że... A jeżeli nie chcecie przegapić tego materiału wideo, to oczywiście możecie zostawić subskrypcję na kanale, co ucieszy mnie, was, ponieważ będziecie na świeżo widzieli, jakie materiały wideo wpadają u mnie na kanał. Oczywiście po zostawieniu tej subskrypcji chciałbym was zaprosić w formie oczekiwania właśnie na stronę Powered by Nashor, czyli na fanpage na Facebooku, jak również na Instagram, gdzie dodajemy fotki. A na fanpage'u Powered by Nashor oczywiście znajdujecie zdjęcia projektów, które były robione, które są robione, które nawet będą modyfikowane lub poddawane modyfikacjom. Chciałbym was też serdecznie zaprosić na fanpage CR Motor. Jest to firma, która oczywiście zajmuje się dostawą części tuningowych do waszych silników, dzięki czemu właśnie niedługo po wystrojeniu B18C4 zobaczycie jak na doprężających tłokach, jak na ostrych wałkach i jak na oczywiście poskładanym właśnie przez nasz silniku te auto przyspiesza. Mam nadzieję, że pokażę za 240 koni, więc trzymajcie kciuki i łapkujcie do góry. A więc to tyle informacji kończących już ten materiał wideo. Ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne materiały wideo, które pojawią się już wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! The pigeon runs through the air, but I will wait.